Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Roger, a dziś mam dla Was przegląd płyty głównej za około 200 zł na soket AM3+, jaką jest Gigabyte 78 LMT USB 3. A więc zacznijmy od tego, co podczas zakupu widzimy jako pierwsze, czyli pudełko. Jest ono utrzymane w ciemnej, szaro-czarnej kolorystyce bez większych graficznych cudów. Standardowo na froncie mamy napis z nazwą modelu, logo informujące o wykorzystaniu technologii Ultra Durable oraz mniejsze znaczki pokazujące kompatybilność z procesorami serii FX, wykorzystanym chipsetem, jak i modelem zintegrowanej karty graficznej. Boki pudełka są jednolite i nie oferują niczego ponad to, co dowiedzieliśmy się z frontu. Z tyłu natomiast, poza dobrze znanymi informacjami, mamy informacje o wszystkich cechach i technologiach naszej płyty głównej, które zostały w niej zamieszczone. Zajmuje to wraz z grafiką przedstawiającą samą płytę główną znaczną część powierzchni rewersu pudła. U dołu jednak starczyło miejsca na tabelkę ze specyfikacją sprzętu oraz na mniejszą infografikę pokazującą porty na panelu tylnym. Po otwarciu pudełka witają nas gratisy w postaci dwóch kabli SATA, jednej taśmy ATA oraz obowiązkowa zaślepka do obudowy. Dalej zagłębiając się w czeluścia pudełka mamy dwie instrukcje w formie książeczek i płytkę ze sterownikami i oprogramowaniem płyty głównej. Następnie pod warstewką karton mamy naszą płytę główną. Gigabyte 78 LMT USB 3 jest płytą w formacie Micro ATX pod procesory AMD pasujące do soketu AM3 bądź AM3+. Są to takie modele jak Sempronę serii 100, Athlony 2 X2, X3, X4, Phenomy 2 od 2 do 6 rdzeniowych, jak i najnowsze procesory modułowe AMD FX. Sama płyta, tak jak i pudełko, również jest utrzymana w szaro-czarnej kolorystyce. Pierwsze co rzuca się w oczy to oradiatorowanie sekcji zasilania z niewielkim napisem Ultra Durable, które nie jest często spotykane w płytach za taką cenę. Radiator jest niewielki, lecz powinien sobie poradzić ze schłodzeniem sekcji zasilania 4+1 nawet po lekkim OC procesora. Jak już mowa o radiatorach, to nie skąpiono też jednego na mostek północny, który ma w sobie zintegrowaną kartę graficzną ATI 3000 zgodną z DirectX 10. Nie ostało się też mostkowi południowemu, choć jego radiator to jest po prostu maleństwo, gdyż ten podzespół nie nagrzewa się znacząco. Zasilanie podłączymy za pomocą 24-pinowej wtyczki zasilania płyty głównej oraz 8-pinowej wtyczki do procesora. Dyski twarde możemy podłączyć za pomocą 6 portów SATA 2, bądź dwa z nich możemy podpiąć poprzez starą taśmę ATA, dalej wykorzystywaną jednakże do podpinania np. napędów optycznych typu CD-ROM. Pamięci operacyjne podłączymy przez 4 soty DDR3 o taktowaniu do 1333 MHz, bądź 1600 MHz po overclockingu, oczywiście w układzie dual channel. I maksymalna pojemność nie może przekraczać 32 GB w całości. Mamy do dyspozycji 3 porty do wyprowadzenia na tylne śledzie obudowy, a są to 2 soty PCI Express X16, a drugi X1 oraz jedno złącze PCI na urządzenia typu karta Wi-Fi bądź inne adaptery. Tylny panel prezentuje dość bogatą liczbę złącz, a są to 4 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.1 generacji pierwszej, czyli potocznie zwane USB 3.0, port Ethernet, 3 złącza mini jack z karty dźwiękowej oraz aż 3 różne porty do podpięcia monitora do zintegrowanej karty graficznej, a są to DVI, DSAP i HDMI. Porty USB można oczywiście rozszerzyć o dodatkowe z wewnętrznych złącz zamieszczonych na płycie głównej. To by było mniej więcej na tyle ze specyfikacji płyty głównej, jaką jest Gigabyte 78 LMT USB 3. Co do większych ale, jakie mam do tej płyty, to jedynie to, że do podpięcia wentylatorów mamy zaledwie 2 złącza, co może troszeczkę utrudniać. Oczywiście mówię o złączach 4-pinowych, które są na płycie głównej. Jest to CPU fan oraz system fan i to może być troszeczkę za mało dla niektórych obudów. Co więcej, ja chcę do tej płyty głównej zamontować Phenoma 2X6, najpewniej będzie to model 1045T bądź 1055T. Nie celowałbym raczej w 1100 Black Edition, gdyż byłby zbyt drogi, a to jest komputer składany dla klienta. Najpewniej jako karta graficzna zewnętrzna wyląduje w tym GTX 650, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wydajność tego procesora bądź ewentualnie innej konfiguracji sprzętowej wraz z tą płytą główną będzie działał, zasubskrybuj ten kanał oraz zalajkuj. Do zobaczenia. Cześć, mówił Roger. We'll be right back.